Witajcie moi kochani. Miałam ostatnio trochę takich mniej i bardziej formalnych spotkań z moimi znajomymi tutaj z różnych moich społecznych działalności, w sumie nie tylko społecznych. W większości wypadków te osoby znają moją sytuację finansową, mieszkaniową, wiedzą o mojej zróbce internetowej, do której link będzie w opisie. Niektórzy znają mój prywatny numer konta bankowego, ale to już ci zaufani bardziej. Wy, jeżeli będziecie chcieli jakoś mnie wspomóc, abym miała na rachunki, to możecie wpłacać jakieś pieniądze na zrzutkę, która jest w opisie, żebym jeszcze, tak jak mówię, mogła płacić rachunki, czy po prostu mogła się utrzymać jeszcze jakiś czas w tym mieszkaniu, w którym jestem. Ale to już zostawiam wam decyzję. Są też osoby, które wiedzą, że moja mama zmarła. Nie znają jednak wszystkich moich planów, zamierzeń, na przykład co do mieszkania. I sobie tak ogólnie o tych spotkanych osobach i ich zachowaniach w stosunku do mnie tak ogólnie wam wspomnieć. Niektóre osoby, z którymi się teraz spotykałam, pytały, jak sobie radzę. Pytały też, jak mogą mi ewentualnie pomóc. Czasami szły ze mną na jakieś tam zakupy, czy zapraszały na obiad. Takie po prostu drobne gesty, ale dla mnie bardzo ważne. Niektóre osoby dyskretnie wsuwały mi w kurtkę jakieś pieniądze, które później dopiero znajdowałam w domu. Ci młodzi wpłacali na zrzutkę, czasami na konto, to tutaj zależy kto. Ale powiem wam, że bardzo doceniam właśnie takie proste gesty, chociażby zwykłe pytanie, jak sobie radzę, czy daję radę, czy jakie mam plany na przyszłość. Takie zwykłe ludzkie zainteresowanie, najprostsze, prawda? Bo to też dużo daje, dużo gdzieś tak podbudowuje psychicznie. I są też osoby, które mnie, powiem wam szczerze, bardzo irytują. Mam tutaj na myśli osoby, które nie znając pełnej sytuacji, w jakiej się znalazłam, jakie mam plany na przyszłość, co zamierzam, mówią mi, co mam robić. Nie pytają, jak pomóc, nie słuchają, co mam do powiedzenia na pewne tematy, tylko od razu mówią, że no powinnaś zrobić to czy tamto, bo ja na twoim miejscu, w twojej sytuacji zrobiłabym to czy tamto. I nie biorą pod uwagę na przykład tego, że na przykład zwykła zamiana mieszkania, no to jest kolejka w wielu wypadkach i po prostu no trzeba chwilę poczekać, a ja też no nie zgodzę się na mieszkanie w gorszych warunkach ze względu na to, że mam dializę i po prostu no muszę mieć takie warunki, żeby no nie pogorszył mi się stan zdrowia. Więc no to mieszkanie jak najdłużej, które mam, muszę jak najdłużej utrzymać. Muszę mieć prąd, muszę mieć gaz. Mówię, dobra, mogę nie mieć telewizora, ale no te podstawowe rzeczy jak woda, gaz, prąd, dach nad głową muszę mieć. I to też no nie takie warunki kiepskie, bo pamiętajcie, mam tą dializę. I dawanie takich dobrych rad przez osoby, które nie mają pełnego obrazu mojej sytuacji, nie znają wszystkich moich planów, no powoduje, że się po prostu wkurzam. Staram się nie wybuchnąć, grzecznie dziękować, próbować tłumaczyć, no ale serio mnie to wkurza. Lepiej znoszę rady od osób, które wiedzą więcej niż ogólne dane, czy też próbują w jakiś sposób znaleźć inne jeszcze wyjścia z sytuacji, że z nimi mogę usiąść przy herbacie, porozmawiać, powiedzieć, jaki ja mam plan i one wtedy dopiero mówią, że no to jest dobry plan, to jest zły plan, czy na zasadzie przemyśl to jeszcze, bo wydaje mi się, że to czy tamto. I też mi się wydaje, że takie decyzje co do mieszkania, do tego, czy je zamienię, czy nie, czy coś, czy komuś wynajmę, to są to moje decyzje i w sumie
Tak samo dotyczy to mojego życia. To jak ja przeżyję moje życie, to jest moja sprawa, moje decyzje i ja będę ponosiła takie, a nie inne konsekwencje moich decyzji. Nikt za mnie mojego życia nie przeżyje i za mnie też nikt nie umrze. No, ja będę musiała kiedyś umrzeć sama, a nie, że ktoś powie, słuchaj, ty sobie żyj wiecznie, a ja za ciebie będę umierać, tak? A wy jak tam myślicie na ten temat? Dobrze myślę z tymi decyzjami i z tym życiem, czy niekoniecznie? Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. A na razie trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.